Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, żeby do szogunatu japońskiego wprowadzić pruską militaryzację, dającą nam jeszcze dodatkową dyscyplinę, skoro mamy tak przekoksaną religię szintoistyczną. To jest potwór! Szogunat, potwór. I zobaczycie w dzisiejszym odcinku, jak go stworzyć. Wpadnijcie też na Anebę, kolejny tydzień promocji i pamiętajcie o konkursie, linki w opisie. Witam moich drogich imperialistów, mam nadzieję, że ten sobotni dzień jest dla was dniem szczęśliwym, przepełnionym słońcem, ale mimo wszystko znajdziecie czas, żeby obejrzeć odcinek z Europki, a dokładnie Antebellum, czyli modyfikacji do tej wspaniałej gry. Dzisiejszy odcinek będzie dwojako unikalny, bo po pierwsze wreszcie zagram czymś na modyfikacji Antebellum spoza Europy, a mianowicie zagram w regionie Japonii i do tego zagram jako szogun. Bo szogunem tutaj nie jest ktokolwiek tam był na podstawce, bo nie pamiętam, ale jest z nim Toyo. Bo nie przeczytam tego inaczej. No i ten nasz szogun rządzi tylko połową Japonii. Ma do tego dość fajne idee, może nie początkowe, ale następne są całkiem fajne. Obleganie, akceptacja kultur, tańsi doradcy z tą kulturą, troszeczkę do kawalerii, tańsze korowanie, a za rozwinięcie wszystkiego, tańsze prowincje do podbijania. Japonia została zmieniona na ostatnim chyba dodatku, The Dragon Throne. Jest to zresztą w ogóle taka specjalna zakładka. No i tutaj macie lore tego, jak chcecie to sobie tak przeczytajcie po angielskiemu. Jak możecie zauważyć, Ming jako taki nie istnieje, został rozbity na wiele mniejszych państewek, do tego mamy niby potężny Yuan. Możliwe, że kiedyś tym zagram, bo ma ponoć bardzo przekoksany disaster, gdzie bardzo ciężko jest przetrwać, może na kole grozy, ale to raczej w czerwcu, bo na maju już mam co innego wymyślonego. I w tym regionie występuje też bardzo unikalna religia, taka prawosławie na sterydach i nazywa się Nestorian. Z tego co widzę, nasze misje skupiają się właśnie na podbojach Japonii i zapewnieniu tego, żeby nasi daimyo byli wobec nas lojalni. Mamy też standardowe dwie decyzje: zjednoczenie Japonii oraz zjednoczona Japonia. Mnie jednak najbardziej zainteresowała opcja ogłoszenia szogunatu. I będę raczej do tego dążył, może być to ciekawe wyzwanie, bo po pierwsze musimy pozbyć się wszystkich niezależnych daimyo, czyli wszystkich tych krajów na prawo od nas, dosłownie żaden z tych krajów nie może istnieć. Po drugie, to co widzę, my nie możemy posiadać więcej niż 10 prowincji, czyli 9 możemy mieć maksymalnie. Musimy też przeprowadzić reformę rządów, no początkowo jesteśmy szogunatem, ale następnie mamy Unification Under the Shogun, czyli zjednoczenie pod szogunem. Pozwalam to właśnie wtedy stworzyć szogunat. Nie wygląda to na dobrą formę rządów, ale jestem po prostu ciekawy, jak to dalej nam się potoczy. Wow, możemy mieć tylko i wyłącznie innego rywala, doktora zło. O, nację, która jest gdzieś tutaj, nieważne. Stany mamy no standardowe, tylko oczywiście zmienioną nazwę. I powiem wam, że już na grze testowej odpaliłem wszędzie state'y. Mega ciężko było mi utrzymać lojalnych daimyo, więc tym razem nie odpalam żadnych punktów. Lecimy po prostu w doradców, bo na nich nas będzie stać, zwłaszcza jak zmniejszymy utrzymanie wojska, Supremacy over the Crown oraz oczywiście lojalniejszych poddanych. Chcemy tego koniecznie. Nie bierzemy Bushi Integration Policy, bo to zwiększa nam Liberty Desire naszych wasali. Może potem, jak będziemy ich wszystkich anektowali, to sobie to odpalimy. Na razie nie. Nasz następca nie jest zły. 3-4-3. Normalnie bym się cieszył z takiego następcy i bym go nie zabijał, ale tutaj przejrzałem nasze misje i my potrzebujemy następcy z 5 w skillu dyplomacji. Przynajmniej tak rozumiem ten opis. Ogólnie nasze pierwsze zadanie to jest doprowadzenie do tego, żeby nasi wasale, daimyo, będę zamiennie tutaj używał tej nazwy. Nie pogubmy się, wiecie o co mi chodzi przecież. Byli lojalni, musimy z nimi poprawić relacje, więc trochę tej roboty będziemy mieli, żeby przeprowadzić tą reformę i w momencie jej przeprowadzenia musimy mieć dobrego władcę, więc no niestety panie lecisz do piachu i trzymajcie kciuki, żebyśmy dostali piątkowego. Poprawianie relacji może zacznijmy od razu z tymi największymi nacjami od wysłania propozycji Royal Mariażu, te, które mają najwięcej prowincji. Jeżeli my mówimy o doradcach, no to widzę, że mamy jednego dwójkowego tańszego doradcę od punktów administracyjnych. Dyplomatycznych nie mamy, ale koniecznie potrzebujemy pana z Diplomatic Reputation, więc tutaj rolujemy, a z militarnym się wstrzymam. Ewentualnie Siege Ability będzie wskazany. Jeszcze sprzedam ziemię, bo akurat za dużo nas to nie będzie kosztowało lojalności tych moich wasali. Dzięki temu też wykonujemy naszą pierwszą misję, no i następnie odbieramy ziemię. A wiecie co? Ja sobie teraz tak pomyślałem, że tą misję również możemy bardzo szybko wykonać. Potrzebujemy 125 relacji z każdym z naszych daimyo. Ha,
No, bardzo szybko. Wystarczy, że z każdym podniesiemy do setki. Bo przecież my mamy taki przywilej, o którym totalnie zapomniałem. Religijni dyplomaci, co nam daje po 25 relacji z każdym. I myślę, że tutaj warto będzie go odpalić. No i mamy to opis całej sytuacji naszego szoguna. A w zasadzie papierowego szoguna. W skrócie, unifikacja Japonii nie będzie łatwym wyzwaniem. A tak naprawdę to gramy jako potomkowie Mongołów, którzy najechali Imperium Japonii, zdobywając Kyoto i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie możecie sobie to wszystko przeczytać, jak się tutaj to kręciło, bo naprawdę sporo tego tekstu przygotowali, ale zobaczcie, to zwiększa nam dążenie niepodległościowe naszych wasali o 25 punktów, a to jest sporo. A tu mamy coś na temat Yuanu, może zwrócę się ku temu, kiedy będę grał Yuanem. No i już mamy mega dużo nielojalnych, albo tuż na granicy lojalności wasali. Oczywiście możemy sobie z tym troszeczkę poradzić, bo jako szogunat mamy specjalną mechanikę rządów naszych. Możemy zmieścić armię naszym daimyo, swoją zwiększając. Możemy zwiększyć naszą dyplomatyczną reputację kosztem jednej relacji, albo zmieścić liberty desire, czyli dążenie niepodległościowe naszych wasali. Ja osobiście wybiorę na razie punkty dyplomatyczne, bo on jest większy niż te 5%, jeżeli pamiętam dobrze. Chyba 9 nam to da lojalności naszych poddanych. A kolejną sprawą jest to, że poprawiamy teraz relacje z każdym z naszych poddanych, który ma mniej niż te 125 punktów po kolei. Z tego co widzę, nasza flota też jest taka trochę useless, więc na razie ją modbolujmy, ewentualnie zaraz ją sprzedam. Włączmy też fortecę, nie jest nam potrzebna. Nasi dyplomaci robią swoją robotę teraz. Aha, jeszcze moje ulubione wojny cebulowe, które nie są wojnami cebulowymi. Tak, onin, onion, wiecie, taka gra słów, haha. Dało się zawsze z greenu przesyłać do Niponu? Jeżeli tak, to o tym totalnie nie pamiętałem. O, zaczyna się źle dziać w Yuanie. No i w teorii misję mogę wykonać już, tylko mówię, nie mamy władcy z umiejętnością piątki w dyplomacji. Tylko w sumie tutaj nie jest napisane, że ja to muszę mieć tego władcę w momencie przeprowadzania tej decyzji. Nie wiem, osoby, które są bardziej doświadczone, niech mi napiszą, czy ja to słusznie rozumiem, czy nie. Ja tam po prostu to przeprowadzam. A w sumie tak nie sprawdziłem, jakie my mamy monumenty w okolicy, czy jakoś się różnią. Ten chyba nie. Potem mamy górę Fuji, która też jest bez zmian. Oraz pałac, tak, nadal jest przekoksany pod kątem rekrutowania generałów, więc w Japonii nie mamy nic ciekawego. Nie kojarzę tego w Korei, ale ten na pewno nam nie posłuży. A tutaj? Fajne. No i teraz mamy mega, ale to mega lojalnych daimyo. Możemy odpalić wszystkie dodatkowe modyfikatory, dające nam punkty wreszcie, oprócz militarnych, bo zrąbałeś i nie masz na to punktów. Nie zbija to faktu, że my możemy rozpocząć nasze wojenki teraz i w sumie możemy kilka prowincji podbić, żeby porobić dalsze roszczenia na tworzenie, nie wiem, wasali czy cokolwiek takiego. Nasi daimyo ruszają do boju i na takiego następcę czekałem. Pamiętajcie, że jako szogun mamy troszeczkę takich dziwnych opcji, które możemy bierć. Na przykład możemy wymusić seppuku na jakiejś nacji, jeżeli nas wkurzą. Niestety to zwiększa dążenie niepodległościowe. Możemy ukraść development, co też niestety zwiększa dążenie niepodległościowe i nie możemy tego robić podczas wojny, z tego co widzę. A też możemy kraść jakichś lepszych generałów, jeżeli mają takowych, żeby pracowali dla nas. I o dziwo, po przejrzeniu wszystkich subjektów to jest najlepszy. Ja sobie natomiast pozwolę troszeczkę rozwinąć nasze Kyoto, by więcej zarabiać. I tak musimy wprowadzić instytucję renesansu u nas. Mamy też specjalną misję z tym związaną, która jeszcze zmniejsza nam koszty dewowania. Muszę zbudować świątynię. Okej, okay. Nie wierzę, że buduję temple. No i super, świątynia zbudowana. Bardzo jest mi to na rękę. No i teraz kończymy dewowanko. Najpierw za punkty dyplomatyczne, potem dopiero za militarne. Oh my god, mam wewnętrzny perfekcjonizm. Niesamowite, szkoda, że tego nie zauważyłem wcześniej. W naszym graniu tutaj najgorsze jest to, że musimy kończyć jedną wojnę i od razu zaczynać kolejną. O, chyba, że mam przejście od kogoś, to nie zacznę do kolejnej. Bo inaczej ci nasi daimyo zaczną siebie zjadać nawzajem. No ale, z kim ja tu będę jeszcze walczył? W sumie tak, zobaczmy. No, tylko na szczęście ja walczyć nie muszę. Niech moi wasale sobie lecą. Swarm, nasz malutki. Ktoś wie, o co chodzi w tym? Aha!
okej, okay. Forcibly expel Ronin, dobra, spoko. Śmiesznie to wygląda, jak moi wasale tak po prostu rzucają się na przeciwnika, jak tylko mogą. Bez szans, żeby zobaczyć wynik tej bitwy, haha. Koniec kryzysu w Yuan. Ej, skoro bot to jest w stanie zrobić, to może ja też będę? No i mamy tu nasze pierwsze rozwinięcie, które chcę przetestować, że właśnie chcę zrobić szogunat japoński. To jest prawie tak złe jak Prusy w sumie, tylko bez pruskich rządów. Wow, mogę to zrobić. Oj, no coś dalej, dostaję roszczenia. Bez jaj, że ja to cały czas miałem i olałem. Ale głupi Lukas. Tak to jest, jak się nie czyta wszystkich misji. Albo ze zrozumieniem się ich nie czyta. No dobra, ja tutaj wszystko pobiorę w tych moich wojnach i po prostu powypuszczam te prowincje jako moich wasali, bo wtedy będą chyba w teorii lojalniejsi, przynajmniej takową mam nadzieję. Zobaczymy, czy mi się to uda, czy nie. Skoro mam też roszczenia terytorialne, więc nie muszę robić żadnych roszczeń sam dla siebie. No i teraz, oh my god, muszę szukać tego wszystkiego na tych moich listach wasali do wypuszczenia, gdzie nigdy nie pamiętam, gdzie to mam. Toki. No i tak zbytnio lojalne to nie jest. Aha! Historyczny rywal. Dobra, Toki nie możemy wypuścić. Oh my god, oni są wszyscy moimi historycznymi rywalami? Czy co? No i znikło. No to jeszcze Kurkuma nam została do wypuszczenia. Chyba każdego pokazuje po prostu standardowo jako historical rival, ale potem to od razu spada. No to czas orać dalej. Jak to super wygląda. Ja po prostu wojska przełączam na minimalne utrzymanie. Zaraz sobie pójdę na te prowincje i będę je wszystkie plądrował, żeby mi się pieniążki pogenerowały, bo jestem na 000. Plus troszeczkę pożyczek mam, więc co ja będę narzekał? Niech mi moi wasale sobie polatają. No a ja tutaj pograbię. Tutaj coś chyba jest popsute na tej modyfikacji. Nie mogę iść do tej prowincji. Piszę, że to jest wyspa. Lol. O nie, plaga. Kurka, dopiero co oszczędziłem pieniądze, już muszę wydawać, żeby szogun sam musiał swoje sprawy załatwiać. O, dobry człowieku. Besho, będziesz ostatni anektowany. Zapamiętam ci to. No dobra, już zapomniałem. Kim ty jesteś w ogóle? Koalicja, kto by się tam tym przejmował? Je, jestem szogunem. Przeżyję to na spokojnie. Do tego weźmy ile możemy pieniążków i wszystkiego. Bo mam dwie pożyczki jeszcze do spłacenia. Zaraz też wypuszczę te państwa jako moich kolejnych wasali szogunowych. Nagano wypuszczone, nawet samo się oblega, potem jakieś satake. O cholera, a czemu ciebie nie podbiłem? Jakaś Ogosawa, tylko tej muszę przekazać jedną prowincję. O ile tutaj tak można robić, bo w sumie tego nawet nie patrzyłem do tego momentu. Ja, proszę. I kolejna wojenka, żeby nasi się nie nudzili. Nie chodzą, podbijają. Ile ja tutaj prowincji mam do łupienia, proszę państwa. Przed chwilą się zastanawiałem, o nie, daty ma czwarty poziom technologii. Co ja zrobię? Przecież ja mam dopiero drugi, bo przecież przed chwilą dopiero raz wprowadzałem, ale nie, no przecież ja nie gram jakimiś tam plemionami z Ameryki czy coś, tylko Japończykami, no jak stali na wyższej szkole technologii. Serio, po tych bajach to cały czas mam wrażenie, że zaczynam od pierwszej technologii. Nie wiem, czy wy też tak macie, jak gracie tymi plemionami czy cokolwiek, że nagle sobie przypominacie, że o kurde, przecież nie, tam zaczynałeś od pierwszej technologii, tu masz trzecią i radź sobie jakoś, człowieku. No to niech moje wojska się przez ciśninę przedostaną i kończymy tą wojnę. Datę chyba nie jest za duże, przynajmniej takową mam nadzieję. Odbijamy całą. Tak samo potem robimy tutaj na południu. Podbijamy całość. Super. Czy ja chcę, żeby mój władca dostał te rzeczy? No nie. Dobra, to niech się teraz moi wasale pobiją między sobą. Chyba, że mogę jakoś zaatakować jeszcze. Chyba nie. Datę zmniejszyłem do 3 prowincji przed wypuszczeniem. No żeby, wiecie, nie za łatwo miał ten kraj. Ale to nie jest wina szoguna, naprawdę. To ich wina. Okej. Jak to tutaj wygląda? Ej, to w ogóle wygląda jakoś tak inaczej. Mamy Feudal Society, czyli mamy 24 wasali na 5 potrzebnych. Super, udało się. Widzę, że w tym okresie nic dla nas nie przewidziano jako dla Japonii i tak dalej, więc pójdźmy w... W sumie to... Totalnie nie wiem w co. A nuż pójdę pod kolonizację czy coś. Teraz szybko 4 lata niech miną i abdykujemy na rzecz naszego następcy, bo jest przekozacki. Wszystkich naszych dyplomatów zatrudnimy do poprawiania relacji u naszych poddanych. Chociaż muszę przyznać, że ci się jeszcze jako tako nie zaczęli mordować. Dziwne. Jo, wreszcie renesans, super. Od razu technologię też wprowadzajmy. Idę. Wiecie co, nad tym to się zastanowię w momencie, kiedy będę miał ten szogunat zrobiony i przeprowadzony. Wtedy będę wiedział, na czym stoję, bo nie patrzyłem na konsoli, jak się go robi. Dobra, nara, mój stary władco. Witaj, nowy następco.
Kolejny też może być 4-3-5, mi jak najbardziej pasuje. Możemy wykonać naszą dalszą misję, przez co nasz obecny władca dostanie jedną umiejkę militarną. Super sprawa, 6-4-5. I potrzebuję teraz sojuszu z Yuanem. Royal Mariage leci od razu. Tylko musiałem odpalić Sankai Kotai. Jakiegoś kota musiałem odpalić, nieważne. I... to nie dużo nam brakuje. Yuan ma 40-tysięczną armię teraz. My możemy mieć maksymalnie 24-tysięczną. Więc myślę, że jeszcze skorzystamy z... obu tych rzeczy potrzebuję, a tak legitimacy mam malutko. Najpierw zrekrutuję armię do kapa. Zobaczymy, czy pozwoli mi to zawiązać sojusz z Yuanem. Wow, serio, tyle? No dobra, jednak potrzebuję większej armii. Serio? Ja go zabiję. Dobra, flotę zacząłem budować, więc powinniśmy zaraz mieć ten sojusz. I mamy to, super. Przeprowadzamy tą misję, dzięki temu mamy kolejny punkt dla naszego władcy obecnego. A, i możemy stoczyć wojny z ostatnimi wolnymi daimyo w tym regionie, czyli o, Utsegi i tym Badziewiem. My też wreszcie naszą wielką flotę i... o, dostajemy roszczenie do Tsushima. Ej, gdzie jest Tsushima? The Ghost of Tsushima! Uwielbiam tą grę, ona jest świetna, polecam ją. Jest naprawdę wrąbista. No i mamy to, możemy stworzyć szogunat. Dostajemy nowe tradycje i ambicje. Ciekaw jestem, na czym to polega, więc je wezmę i zobaczę. Obecnie mamy Doji Ideas, które wam w sumie już pokazywałem. Misje też wam już pokazy... to jest dużo więcej. I mamy tak, szogunatu, dyscyplinka, lat fire damage. I na końcu jeszcze... Nie, te bonusy są OP. Oh my god! Vassal Force Limit Contribution 150%? Dobra, ja już wiem, jakie pójdę idee tutaj. Lecimy pod wasali. Żeby lecieć pod wasali, no to musimy wziąć Influence Ideas. One są po prostu must have. Chociaż powiem wam, że teraz zobaczyłem, czy jeszcze może jakąś mamy ciekawą rzecz. I mamy reforma szogunatu. I wiecie, co tu jest najlepsze? To, co dostaniemy. Reforma zwiększa nam bitność naszej piechoty o 5%. No, takie sobie. Ilość relacji o 3. Daje maksymalny absolutych oraz Monarchy Military Skill plus 1. Dodatkowo dostajemy mechanikę militaryzacji. No i niestety tracimy mechanikę za to szogunatu i daimyo. Mamy normalnych wasali oraz marchie. Teraz też widzę, że dostaliśmy jakieś kolejne unikalne rzeczy, których nie było tutaj wcześniej do naszego szogunatu. I zobaczmy to. Tax de Tenryo, czy jakkolwiek się to wymawia. O, całkiem ciekawe. To jest dość słabe. Potem coś z murem chińskim. O, utrzymanie wasali mniejsze. Dążenie podległościowe wasali mniejsze, jeżeli są na tym samym kontynencie. Tradycja armii i dodatkowa polityka militarna plus 1. I chyba tyle. Nie, jeszcze tutaj jakąś górkę postawili. Tolerancja prawdziwej wiary. Mogliby dać te 25% manpowera. Jak widzicie, całkiem nieźle się ten szogunat nam prezentuje. Dlatego powiem wam szczerze, że nie wiem, czy jednak iść w te influence ideas. Chociaż tu już dopatrzyłem się, że połączenie influence, profesjonalizmu i ekonomicznych to jest bardzo mocne kombo na zjadanie wasali i granie pod wasali. Dobra, nie mam za bardzo pomysłu w sumie, jak inaczej to grać, więc grajmy to w ten sposób. Jeżeli wy macie jakieś rady, poradę co do idei, jakie mógłbym tutaj wybrać innych, no to możecie mi napisać to w komentarzu. A ja zacznę zjadać moich wasali, o, dokładnie tutaj, w tym momencie, kiedy przeprowadzimy trzecie rozwinięcie. I w sumie też fokus na punktach dyplomatycznych zdecydowanie chcemy mieć. 8 punktów miesięcznie, to tak niezbyt dużo w sumie. No ale mamy kolejną misję po Banish the Ronin. Czy oni wszyscy przypominają Keanu Reeves? Bo w sumie ja formować Japonii nie będę, więc rozumiem, że dostaję to do końca gry? Na razie działa. Chyba, że to chodzi o tą misję. To jeszcze jej nie klikam. No dobra, kliknąłem tą misję, nie o nią chodzi. Musiałem ją kliknąć, kliknąłem to. I co jest najlepsze, dostaliśmy roszczenia terytorialne do tego wszystkiego, więc czemuż by nie zaatakować, prawda? Tylko, że już widzę, że moi wasale się totalnie tutaj nie przydadzą w tej wojnie. W ogóle nie reagują na to, że mamy tą wojnę. Siedzą, jedynie jeżeli już czymś chodzą, to flotą. Kolejne rozwinięcie. O, jeszcze coś do floty mieliśmy. Ej, to jest dobre. Na pewno Expand Administration, to nam się to przyda na koniec, żeby zwiększać nasz gathering po zmniejszonych kosztach. Myślę, że teraz pójdziemy w siłę handlową naszych okrętów. Okej, zjadłem mojego pierwszego wasala, super sprawa. I powiem wam, że chyba już wiem, o co chodzi z tym modyfikatorem. O, zapomniałem wyłączyć. Super, nikt tego nie widział. A nie, jednak nie chodzi to o to. No i strono, musimy odpalić przywilej na zjadanie naszych wasali. O cholera, my dostajemy relacje za zjadanie wasala.
ale 30 zamiast 50. Czy to zawsze było 30? Może niech się podbijają i będą jak najwięksi w sumie. A my mamy okazję, proszę państwa. Jeden wasal zdobyty, ale niestety nikt się tu nawet nie ruszy, żeby nam pomóc. Fajnie, bo jakby tak się desantowali i pomogli mi w wojnie, cokolwiek. Wow! Naprawdę! Tym bardziej, że ja jeszcze muszę cofać się do domu i tłumić jakieś głupie bunty, co mi się tu odpalają. Moimi białymi szamanami. Yuan sobie chyba rady nie daje. Drugiej idei odpaliłem profesjonalizm. Tak, to są specjalne idee tego moda. Chodźcie tu Chińczycy, Japończycy przybieli. Bum, 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 bum. Jeszcze nie mam przekoksanej armii, ale i tak was miażdżę. Kolejny wasal. I kolejny wasal. Tylko, że tutaj najpierw zrzucimy sobie prowincję temu wasalowi na południu. No nic, no to kolejny wasal. O, w mordę. Przegiołę! Ja tą agresywną ekspansję trochę długo będę zbijał. Czy dobrze widzę, że ja nawet mam misję dalej na kolonizację? Kurka, tyle możliwości, co tutaj dalej robić? Mamy też możliwość podbicia całych Chin. A zobaczcie to, jeżeli mamy skończone Influence Ideas, czyli dobrze, że w nie poszedłem. Dodatkowo dostajemy income wasali zwiększony. O tak. To wygląda naprawdę ciekawie. No i ukrywam, nasz szogunat zjednoczony wreszcie. Długo mi to zajęło i rzeczywiście musiałem poczekać, aż mi się wzajemnie popodbijają, bo inaczej ciężko by było przeprowadzić nam tą reformę. Tylko ta moja technologia dyplomatyczna mega zacofana. 5 technologii do tyłu. I mój gathering, to boli. No ale mamy daimyo wszystkich poza naszą wysepką Japonii, więc możemy przeprowadzić tą reformę. Tylko tyle? Nic więcej się nie dzieje? Dobra, mamy pruską militaryzację, plus 10 dodatkowej dyscypliny. Nasi pozostali wasale rzeczywiście są zwykłymi wasalami. Chociaż nie. Mogę też pozostawić stolicę w Kyoto, albo przenieść do Edo, gdziekolwiek jest Edo. Ale niech Kyoto zostanie naszą stolicą. I z tego co widzę, no to po prostu pojawiła nam się nowa forma rządu obok starej, reformowalny szogunat. I nie widzę, żeby cokolwiek innego nam doszło. Jeżeli się mylę, no to mi napiszcie w komentarzu. Ale nie wiem, jak tym grać dalej. Chociaż mamy na ten moment 10 dyplomatycznych możliwych relacji, więc na przykład całe Chiny moglibyśmy zdobyć pod wasali. Jeżeli chcecie zobaczyć grę pod wasali, to polecam ten odcinek z Mingu, gdzie właśnie jako Ming wykorzystujecie nową mechanikę, która doszła niedawno i zamieniacie swoich trybutariuszy w wasali. Przepotężne narzędzie dla przepotężnego kraju.